Obowiązkowo. Masa chrzci na dłuższą metę, to jest tylko maskarada. Nie. Dlaczego nie? No jestem na świeżym powietrzu. Dać panę? Nie, 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 tylko pytam pani. Ja mam w kieszeni. O, zapas mam. Coraz więcej chorób teraz jest. Nowa odmiana COVID-a, grypy. No nowa, bo nowe wybory to nowa choroba. Czy według pani maseczki chirurgiczne powinny być obowiązkowe, czy są potrzebne? Potrzebne na pewno są w niektórych sytuacjach. Ja osobiście nie mogę nosić, bo jestem chora, także nie tego, no ale potrzebne są, naprawdę potrzebne. Według mnie to nie. Niepotrzebne, czemu? No, bo takie świeże powietrze, fajne. Według mnie niepotrzebne. Kto ma słabą immunitę i tak zachoruje? Trzeba się wystrzegać. Odwracać się twarzą od drugiej osoby, nie stać blisko, no. Wydaje mi się, że w szpitalach, w aptekach, w przychodniach, nie wiem, nawet tak się zastanawiam, czy nie w środkach komunikacji miejskiej. Maseczki to jest maskarada dla bogatych ludzi, dla koncernów. To jest robione pod zysk koncernów. I mają jakąś ochronę, czy nie, zdrowia? Znaczy ochronę ma dystans między ludźmi, odpowiednie odżywianie się i higiena. Obowiązkowe może nie tak, ale jeżeli ktoś, na przykład ja jest przeziębiony jestem, bo jestem, to dla bezpieczeństwa innych, żeby nie, to sobie zakładam. No myślę, że tak, bo nasze społeczeństwo, to wie pan, jak nie ma nakazu, to... Czy trzeba wskazać konkretnie, tak? Tak, tak. Co mamy robić? Tak. Zależy w jakich miejscach. Może na ulicy nie, ale w tych szpitalach, czy tak w urzędach, czy gdzieś, to może i tak. Potrzebne są. Potrzebne są, bo rozwija się COVID. Myśli pan, że te maseczki chronią przed infekcjami, czy nie? No różne. Czy na wodę? Jeżeli się nosi ją, to za długo, to absolutnie wręcz wylęgarnia bakterii. Może nie tak jak trzeba, tak, ale czy ktoś kaszlnie, czy ktoś kichnie, prychnie. Ludzie niestety nie zasłaniają rączkami buź, także na pewno przydałyby się. Na pewno i szczepienia chronią. Ja jestem szczepiona i mnie w rodzinie... Szczepią się po prostu. Wierzymy w szczepienie, wierzymy w naukę, a nie w jakieś, nie wiem, zabobony, że tak powiem. Działają na pewno, bo jak był ten COVID-19, to jednak dużo ludzi się ochroniło. To znaczy, wie pan co, nie wiem dokładnie po prostu, nie wiem tego. Nie jestem medykiem, nie wiem, ale jeżeli lekarze zalecają, no to uważam, że oni są fachowcy. Pewnie, że chronią. Na przykład w autobusie kaszlący jest, powinien mieć.